Także siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na mapie Bolusiowo V7.1. Jest ze mną sąsiad Michał. Witam. No i dzisiaj sobie zaczniemy od prezentacji gospodarstwa, że bez zbędnego gadania przechodzimy tutaj. Proszę bardzo, tutaj mamy rozsiewacz nawozu Amazona. Tutaj są takie odblaski, bardzo fajnie świecą. Amazona, tutaj 1200 litrów. Taki dość galantny, taki fajny, malutki, słodki. Nie ma jak to słodki powiedzieć na rozsiewacz, ale to co tam. Tutaj co? Podkosiarka Pottinger Motion 3 metry chyba, coś koło tego. Taka fajna Pottingerka. Akurat na te nasze łąki ze sprężynami, taka fajna. Tutaj co? Klas Disco 3450. Kosiarka taka talerzowa, myślę, chyba. Albo listwowa, chyba tak. Też taka dość powszechna na naszych seriach. No i co? Tutaj jest taka moja perełeczka, można tak powiedzieć. New Holland TC4 40 chyba, nie? Czy jak on tam ma? Nie wiem. Jak wyjdziesz i wejdziesz, to chyba ci się pojawi, nie? TC590. O, TC590, to się trochę pomyliłem. I co? Tutaj Michał tam zamyka drzwi, a ja tutaj sobie, proszę bardzo, otwieram garażyki. Tutaj jest co? Zetor 5340 chyba. Chwila. 9540, o. Tutaj jest opryskiwacz Pilmet 400 litrów. Dzisiaj będziemy tym zatorkiem też pracować. Tutaj też jest najnowszy nasz nabytek, znaczy się mój, Pottinger Vitasem 320 ADD z broną aktywną Lion 3002. No i co? To chyba było tu z tej części na tyle. Tutaj co? Mamy obciążnik jakiś tam 1200 kg, header do New Hollanda. Na opryski, nawozy, tutaj są nasiona, nie patrzcie, bo coś się te palety nam tutaj zbugowały, takie jakieś się tęcze porobiły. Co, Podał. tutaj jest moje oczko w głowie normalnie, case Maxum 140, tutaj światłami zarzucił sąsiad. Unia kombi, taki dość agregat galantny, nie to jest otwieraj. oczko. Co, tutaj jest łyżka. Tur do zatora właśnie. Co tutaj tak po kolei? Tutaj mamy łyżkę do ładowarki. Tutaj mamy chwytak do bel też do ładowarki. Beczkę do wody. Krowy jest 45 sztuk. Tutaj się wietrzą. No i co? Tutaj mamy paszowóz Silo Kinga. Trainer Line Duo 1814. Tutaj jest owijarka Metal Facha Z560, przyczepa Joskinka na belki, rozrzutnik Farmtecha, beczka Meprozeta, samozbierająca przyczepa do trawy Mengele Garant, coś w tym stylu. Przeszłem przez krzak, ale to co tam. Tutaj mamy co? Talerzóweczkę taką fajną z Lemkena, nie wiem ile ona ma, chyba około 4 metrów, coś w tym stylu. Tutaj co, pług pięcioskibowy, obrotowy, skuna Varimaster 153, tutaj na jakimś rozstawie, nie wiem, chyba teraz jest tutaj 20 cm, ale to nie wiem, bo to się poustawia wszystko. Co, tutaj mamy dwie przyczepy Forsyta po 15 ton. Zgrabiarka Kuna 8-metrowa, taka dość fajna, wszystko się buja ładnie. Co i jeszcze nam zostały takie tutaj, o, z tyłu. Tutaj mamy, proszę bardzo, ładowarkę Manitou. Jaki to jest model dokładnie, jakiś tam Tiger, coś tam. MLT 846 PS, coś tam. No także no fajna manitka, tutaj z tyłu ma takie różne wyjścia, wejścia, zaczep nawet. O, Michał tutaj rozrusznik w 60 mi katuje. No tutaj mamy
360, Ursusa T360 w kabinie Fumski. Presse Kron Edition Vario Pack. Na pod 60. Idealna pod 60. Normalnie wiecie jak idzie, jak wściekła. Także co, ja tu jeszcze teraz pójdziemy sobie do sąsiada, przebiegniemy się po asfalcie. Bo to, o, tutaj garaż postawił sąsiad, bo tutaj powiedział, że będzie trzepał interes. Także no, postawił garaż, proszę bardzo. Mi tam nic. Ty tam już jesteś na farmie? Pewnie, jak ja skaczę po obojgu. No, bo aż trochę tutaj lagów dostałem, jak przyszedłem. O, tu brama otwarta. No i teraz, Michał, ale głośno mów, bo ciebie tak nie słychać za bardzo. O Boże, tepłem. Halo, kici, kici, chodź tutaj. Tak, chwila, moment. Właśnie. Dobra, lepiej? O, lepiej. Bo nie wiem, czy będzie przerywać, ale dobra. Tutaj Deutsche Fahrer 5110. Mamy tutaj też Astra, około 6 metrów. Kerschera. O Boże, tu Kerschera postawiłeś? Gościu, kumpel. Nikt ci go nie ukradnie. Następnie mamy pług Amazonki od 6, 3 metry szerokości roboczej. Następnie mamy Turado Toma 100. Następnie mamy Agromar, agregat uprawny. Następnie mamy siewkę. Ponad pewno, ponad 2 tony lekko. Myślę, że wmieszczą. No, pewnie tak coś wejdzie, około 2 ton, 2,5 nawet może. Zobacz, klimata po jeszcze został. Presa Kuna. No, dość fajna presa taka, nie? Nowa nawet. No tu jeszcze New Hollanda, TC4, takiego jak sąsiad, tylko inne laczki i w ogóle. I tutaj trochę może starszy, bo takie ma inną fakturę, taką teksturkę inną i tutaj ma taki znaczek 50-tysięczny egzemplarz, także no sąsiad tam pewnie coś dołożył. Tu co, ty masz też obciążenie jakiś. A gdzie? A, pan do... Bo tu no. Malowany był. Obrócił go, malowany był. Co, tutaj masz jeszcze przecież ten header, nie? Do tego, do swojego TCK. Co, tutaj masz jakieś tam, coś tam? Jeden za wiatą stoi. Tutaj talerz. Być mu, ja wiem, tłumacz. Następnie gir, jeleń i inne chujstwa. 6155M. Przyczepy tam jakieś masz, nie? Hajta wielka, ale tam nasypie dobrze to pszenicy. Wątka. Tutaj mamy Joske. Joskina tam. Joskin git. A do trójka, nie? 9 voltów. Voltów, o Boże. Nie, ze wolty tam są. Kubeczka taka ocynkowa. Na gnojowicę, tam będę ocynkował. No, będzie ode mnie tam żulił, ale to zaś. Ej, a ten dyszel gdzie tam? No, o i Boże, przez płot wybił dziurę. No, przęsło do wymiany. Ja coś czuję, że tu mój mister, magister Bernard. A, no, chyba coś takiego. No i co, to by było chyba na tyle, nie, sąsiad? Dobra, ja tam sobie muszę się jeszcze przyczepić pod zetora, pod siewkę, bo będziemy blisko sąsiada robić tam takie pole koło lasu. Normalnie kukurydza musiała. No, takie jakieś są dziwne rzeczy. Dobra, ja teraz nie będę tura podpinał i sypał do tego, tylko tak po prostu podjadę. Dobra. Używałem już wszystko, co mogło być do porywania w tym silniku. Tak? O Boże. O Boże. Dobra, ja tutaj sobie teraz napełnimy. Nie wiem, którą paletę mi teraz weźmie. Jak tam z dołu, to trochę Lipton. O Boże, tą z przodu wzięło. O matko, przewróciły się. Dobra. Ja tu spadam, bo tam mamy dość kawałek do jazdy. O matko bosko, jak mnie tu rzuca. Takie ma przyspieszenie ten zator, nie? Że ja wam mówię. Jakby był jakiś wyścig, nie? To ja bym wygrał, bo mam takie przyspieszenie, że łocie, panie. Normalnie w miejscu by nawraca. A ja już sieję. Siejesz już tam? A, bo sąsiad ma ten stary siewnik, ale z podsiewaczem, nie? A ja muszę jednak trochę porobić.
Dobra, lecimy tu. Tutaj pewnie są dziury, nie? Sąsiad. O Boże! Wyrżnąłem w jakiś kamień chyba. Dzięki opony, tak ci powiem. No, cienkie opony, felgi takie cieniutkie. No, o matko! Powoli, powoli, powolutku. Dobra, teraz już z całą rurą. Tutaj ule sobie postawiłeś chyba, nie? Czy to Zdzichu postawił te ule? Nie wiem. Tutaj niezłe ślady widzę. Tutaj sąsiad się będzie siał naprzeciwko, nie tu, ale tam. O, tam gdzieś się wyłania chyba. Czy się nie wyłania? Nie ma cię tu nigdzie. Gościu, gdzie ty jesteś? Jadę pod górkę, podjeżdżam teraz. Przez środek się biegnie do mnie. Nie, jednak nie. Postanowiłem, że nie, bo za daleko. Dobra, lecimy. Bez zbędnego gadania tutaj. A przez środek się elegancko. Dobra, rozsiewamy ty. Ale masz ten szerokość roboczą. Ja cię wie normalnie. Mi dopiero kilo na. Nie, no ja tam tak nie żałuję, ale 20 na godzinę leca, nie? A ty tam ile popylasz? To niezłe, chyba się wywali zaraz. Dlaczego? Bo nic nie odpowiedziałeś mi. Smutno mi. O Boże, w krzak wjechałem. Ludzie, maska do wymiany. Wgnietła się. Jak ja to pole na dwa razy tutaj wbiorę. Tyle jazdy na dwa razy. Dobra, to by było chyba tyle z tego tutaj rozsiewania nawozu takiego polskiego. Bardzo polskie rozsiewanie. Teraz to ja tu zaraz przyjadę kejsikiem, uprawię to. A po co, Hano? Bo ci tu wymarzło. No, przemarzło mi tam trochę. Fakt, nie widać tego, bo nawet nie, chyba nie wzeszło mi wtedy. No jo. I teraz się wiosna zrobiła, mówię, jak nie urośnie, to będę przesiewał. No i wykrakałem. O Boże, takie tu są dziury, nie? Że ja się boję tutaj jechać. Ale i tak, tak wiesz, ma przyspieszenie dość duże, to się jedzie jakoś. Dobra, ale zaraz na asfalcie będę. I case'em to już będzie komfort jazdy. Bez prawa jazdy normalnie. Tutaj Joystick. jakieś rumianki mi porosły na łące. Będą jakieś sianokosy niedługo. Pierwszy pokos. Jakieś takie dziwne spadki FPS-ów teraz mam, nie wiem czemu. Nagrywanie. No też nagrywanie, ale też mapa trochę wymagająca jednak, nie? Niczego tam nie możemy powiedzieć o tej mapie, bo bolusiowe zawsze zazwyczaj było wymagające. Było, jest i chyba będzie. Dobra, tutaj wsiadamy. O, podnosimy. Cyk i lecimy. Bez obciążnika, bo ten agregat lekki jak piórko. My to z sąsiadem, jak on przyjechał na lewecie, jeszcze nie miałem tura do zetora, to my go żeśmy w rękach normalnie znieśli. Ja wam mówię, tak było. On niecałe 500 kilo chyba waży. No to co to jest 500 kilo na taki agregat? To jest gościu, to jest nic. Ten co ja mam tego, bo meta oryginalny, nie? To on już ma chyba 700 kilo. Jak się nie mylę, no coś w tym stylu. Bo jest ciężko go przesunąć, aż 30 przecież. Nie, gdzie 700 kilo? Co ja mówię? On ma 100 albo około 200 nawet. Gdzie 700 kilo, to by 30 miała ciężko. To jest przecież 700 kilo, co robić? No sąsiad tutaj kręci normalnie bajerę. I tu już mamy 14 minut odcineczka, ale no wiecie, prezentacja gospodarstwa to jednak się tutaj działo, prawda? Ale teraz będzie się też działo, jak będziemy uprawiać. Ogólnie jeszcze po długo wleci na kanał na No, filmy. polska wieś właśnie też niedługo wleci, bo co? Czekaj,
Nie, wleciała już? Nie, chyba. Nie jeszcze. Ty, to ja tą polską wieś zaraz będę wrzucał, bo zaraz, czyli dzisiaj jest piątek, czyli w piątek dostaniecie też coś koło wieczora. Tą swoistą wieś, taką mapkę fajną, małą. Tam się dowiecie, co tam jest, są za maszynki i to, bo tam oprowadzenie. Nie będę wam tak spoilerował aż. I co? A ten odcinek wyjdzie kiedy? Jutro chyba. Bo teraz wiecie, nowy internet przyszedł, to można nagrywać. Bo tak to No. była taki kiepski. To cienko było do końca miesiąca wytrzymać. To już na końcu miesiąca to już była masakra. No ale jakoś się wytrzymało. I się wytrzymuje i wytrzymywać trzeba. No, dlatego pod koniec miesiąca są na Są kanale. duże przestoje, no bo jak jeden odcinek wrzucam nieraz po 30 godzin, no bo fakt, no słaby internet, tak? Jeszcze no, rok się muszę pomęczyć z nim. A później już będę ten zmieniał umowę, to coś trzeba tam pogrzebać w papierach, żeby było git, żeby był lepszy internet. Bo tak, to nie mogę nic w tym internecie powiedzieć, no bo on jest dość dobry, ten internet. Jak on ma przecież 18 uploadu i chyba 15 tego downloadu, także dość grubo to wygląda. Już kończę pole. Już kończysz pole? No i okno. No ale ty masz też duży siewnik i nie musisz, aby raz przyjedziesz tutaj, nie? I później aby z opryskiem. No. No a ja tu muszę jednak raz, dwa, trzy, sześć razy przyjechać w roku. No jak nie więcej, bo przecież trzeba obejrzeć jeszcze pola. Ja myślę, żeby ten odcinek nie był za długi, to gdzieś tak do 20 minut chyba dojedziemy. O, widzicie? Tutaj mi wymarzło i ja to chyba będę musiał tu przeorać. A jednak nie. Dobra. Przejechałem jakoś. Ale Do. przecież ty masz. To po co ty tu uprawiasz dzisiaj? No już wiesz, żeby nawóz przykryć. No to już bronę ma. Ale dzisiaj nie będę siał przecież jeszcze, bo ja muszę inne pola porozsiewać. Także wiesz, ja tu wszystko mam obczajone. Tutaj technik weterynarii nadleśnictwa Poznań Zło przyjechał i mówi: weź, rozsiej i przykryj agregatem. No to tak zrobiłem. Mi kwać głowie czasem. Nie wiem, jak coś mi przyjdzie, to mówię. Ale co? My tu chyba, czekaj, ja muszę sprawdzić, ile tu minut mamy. Mamy 18 minut. Także jeszcze Jack. 2 minutki. Co? Żegnamy was, dziękujemy. Na razie, cześć. Nie, no jeszcze ciutka. Gzde. Ty, tata spięte? O, to grubo. Bo o, a mu dół. Jak Co gałązkę. niezłe mu dał. O Boże, coś tam się słyszę. Nie. A ja tu teraz w poprzek będę chyba uprawiał, żeby to tak je trochę porozciągać. Ja się muszę tym się siać. No ja tym siewnikiem umiałem siać przecież. No, Pamiętasz w ale tamtym roku, jak ten tamtej w 15 jak siałem? no, bo Miki, to jest Co? z nim takie, że wiesz, jak koło to równo koła, to ja nie sieję. Aha. Bo tu gdzie jest koło, to i wiesz, i taki u No, mnie. no, no. Ja tu chyba będę co siał jęczmień, żeby daleko nigdzie nie jeździć z niczym, albo rzepak tutaj zasieję. Tu jęczmień mam posiany. Nie, bo ja tutaj za daleko do słomy do wożenia. Bo wiecie, nie chcę też tak daleko słomy wozić, nie? Chcesz, no to sobie będziesz woził. Widzisz, jak idę do góry? Właśnie widzę. Żniesz tam nieźle. Czekaj, 23. 23. Twoje jest, dobra. Tutaj teraz tak koło studni obiady. Wiem, że ja to tak jakoś tu uprawiam, bo uprawiam, nie? No ale jak to by była orka, to bym ładniej to uprawiał. A tu jest jednak tekstura uprawy. Tak za ładnie to nie wygląda.
I co? Ja tu takim akcencikiem, normalnie, realnie, otwartych drzwi w kejsie i rozłożoną unią, żegnam Was. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, jakiś komentarzyk, subskrypcję, jeśli tego nie robicie. Ja co? Dziękuję za uwagę. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Na razie.